rzepak. Ale co, że ty się znasz na tym? Na czym? No na tym. A nie wiem. Oż ty. No nie, no wiesz. Czekaj, to ja też tak idę bokiem, a nie chciałbym komuś... Ale rzeczywiście to jakieś są strączkowate takie rośliny. Nie wiem, nie znam, wiesz. Piękny widok. Idziemy sobie... Wiesz co, żebym wiedział, że ty nagrywasz, to bym się przynajmniej nie odezwał. Ale dopiero przed chwilą. Dzień dobry. Dzień dobry. To znowu my, pogoda ładna nastała. Chodzimy sobie po polu. Nie po polu, tylko po skraju pola. No dobra, nie po skraju. Nie posionym. Nie, to, nie po spongu. W ogóle pokazywał mi tam. To zaraz, nie, czekaj. Jak wejdziemy tam do góry, to będzie widać. Dobra. To nic nie mówię w takim razie. Nie zmienia to faktu, że dzisiaj mamy 90. odcinek. No gdzieś tak mniej więcej. Nie mniej więcej, dokładnie 90. Tak? Dokładnie, no. No czekaj, ale mieliśmy ten dać później niż ten wcześniej. Tak? No. To jest 91. odcinek. 90. oglądaliście tydzień temu. Nie, bo dzisiaj akurat tak wyszła opcja, że najpierw pokażemy co innego, a później pokażemy co innego i żeby było fajnie. Także 91. odcinek. Mały jubileusz nam się szykuje. O zlocie nie myślimy. Bo myśmy tak wczoraj sobie pogadali na temat tego zlotu. To jest impreza masowa prawdopodobnie. To znaczy nie mówię, że od razu przyjdzie 500 czy 1000 osób. Ale nie, drodzy moi. Na razie nie ma takiego planu. Jak nas gdzieś spotkacie w terenie. Chociaż Przemka chyba łatwiej spotkać mimo wszystko. To będzie nam niezmiernie miło, nie? No. Tutaj jakby co to był tor kolbiowy. To jeszcze temat, który nam został. No, niektórzy bardzo się interesują. Dobra, czekaj, gdzie ten obiekt jest? Tam. W terenie? No. To musimy jak sarenki teraz. No, jakoś tak. Dojdziemy i ten. W sensie, że do obiektu i zaraz do was wracamy. I tak po krzaczorach znowu. Ale się schował. Uważaj. O kurde. O ludzie. A tam jest coś na dole? My będziemy jak tam zejdziemy. Będziemy tam? No. Kopuła sześcioszczelnicowa. Numer 31. Bardzo dobrze wyraźne, ładnie wyraźne oznaczenia. 31, 32. Nie, 37. A, to jest siódemka. Zobaczcie. No i pięknie. I maliniak głogów. No dobra, to co? Czekaj. Zaczynamy? My już zaczęliśmy. Aha. To obiekt. Okej, tak. Widok, a ty opowiadaj. No dobra, to odnośnie widoku. Co prawda to drzewo nam zasłania. Ale wcześniej pokazywałem ci wgląd tego obiektu w teren, no idealny, no. Idealny. Stąd tak na 5 km, zresztą tam widać, na zresztą w stronę Międzyrzecza, to jest na 5 km jak nie lepiej. I nie ma tam gór, bo już pytałem. Nie, to nam morze załatwiło. To przede wszystko przez morze. Może nie idźmy w tym kierunku, bo to może spowodować... Dobra. Rezerwat przyrody, nietoperek prawem chroniony, czy stare oznaczenia. Natomiast tak, to się wszystko zgadza. Obiekt należy do muzeum. Mamy zgodę. Przynajmniej tak twierdzisz. Co? Nie, mówię, że przynajmniej tak twierdzisz. Natomiast to, co jest istotne, niebezpieczne, jeżeli chodzi o samo wejście. I to tam zostawimy to wejście. I niebezpieczny w środku, aczkolwiek właściwie chyba, znaczy nie chyba, jedyny taki zachowany w całości. Skromnie i co najważniejsze, no właśnie, w zasadzie nie było wejścia do tego obiektu od zewnątrz. Do tego obiektu chodziło się tylko i wyłącznie od systemu podziemnego. Poczekaj, wszystko gra i trąbi. To dlaczego go nie wysadzili? I to jest dobre pytanie. Ja zadaję dobre pytanie. I to jest dobre pytanie. Być może nie wiem. Być może nie wiem. No właśnie, czyli można było już w tym momencie kogoś pociągnąć do odpowiedzialności. Kogo? Tych, których zadaniem było zniszczenie.
Po tylu latach. Po tylu latach. No nie, no przecież oni już nie żyją. Natomiast no, dzięki temu to się osał. Wiesz co, ja ci powiem, znaczy mogę mieć taką szybką, nawet nie szybką teorię, bo na ten temat to już było nieraz rozmawiane. Być może dlatego, że ten obiekt nie ma wejścia z zewnątrz, więc trzeba było wejść od systemu. On zaraz jak wejdziemy do środka, to się okaże, że jest szyb komunikacyjny, ale nie ma klatki schodowej i to też by na pewno nie ułatwiało tutaj zadania, jeżeli chodzi o wysadzanie. Natomiast to, co ciekawe, i tu dochodzimy do tego, co mówiłem odnośnie degradacji obiektów, demontażu elementów. Ten obiekt bardzo długo miał kugelblendy zamykające te okna strzelnicy. Ale ktoś je ukradł, bo tego się inaczej nie da określić, bo wtedy już ten obiekt należał do muzeum. A to jest ta historia tego człowieka, który się bardzo mocno sprzeciwił, tak? No tak, ale tu nawet nie o tego człowieka chodzi, bo czy on miał rację, czy nie, tutaj zostawiam temat, natomiast... Znaczy, no, może powiedzmy, Przemek, niefajny, o co chodzi. Niefajny. Była osoba w tym wypadku, która bardzo mocno optowała za tym, żeby nic tutaj nie dotykać. Zostawić tak, jak jest. Zresztą ja też się przychylam do czegoś takiego. Tylko w tym wypadku doszło do sytuacji, w której trzeba było to zdemontować, ale już nie było co demontować. Znaczy, jak już były załatwione pozwolenia i wszystko, to już nie było co. Po prostu ktoś to zabrał, jednym słowem. Także tu na dwoje babka wróżyła, do muzeum jeszcze wrócimy na pewno, bo tam jest kilka tematów i mówcie sobie, co chcecie, że robią to za pieniądze, czy za temu podobne rzeczy. Ja uważam, że trzeba utrzymać ludzi, trzeba utrzymać obiekty, a to też kosztuje, w związku z tym to, że trzeba zapłacić za wycieczkę. Sorry. Jeżeli poświęca się... Ale poczekaj, bo spłacenie to można oglądać, te filmy, to wtedy tam może nie będzie... To posłuchaj trochę naszego gadania. To ja myślałem o takim obejściu tego. W sensie, aha! Wiesz, dobra, czyli wyprzedziłem. No i tam w ogóle w muzeum trzeba zapłacić za przejście i tak dalej. Natomiast jest pewne rozwiązanie, które Przemek już powiedział. Wystarczy oglądać nasze programy z MRU i wtedy macie za darmożkę zupełnie. No, ty, ale widzisz, jak to my myślimy tak samo? Właśnie to mnie przeraża w tym wszystkim najbardziej. Ostatnio Kamil w komentarzach napisał i żyli długo i szczęśliwie. O Boż. No właśnie. Nie, Kamil, nie idźmy proszę, w tą stronę. Nigdy więcej. Nie idźmy znaczy, w tą stronę. To nie, że coś do Przemka mam, ale... No jakby nie, to tak nie powinno być. Dobra. Tak. Ja myślę, że zróbmy tak jak zawsze, chociaż ci, co będą wiedzieć, to będą wiedzieć. Czyli nie pokazujemy, jak wchodzimy. I robimy... Tak. Pyk. No to jesteśmy. I wchodzimy do środeczka. So, tutaj nie wchodzi się nogami do przodu. Uważaj, patrz. To jest przyzwyczajenie. No, ale akurat tu nie działa. Uważaj tylko jedną nogą. Jesteś na drabince. Okej. Świecisz na mnie? Tak, tak, świecę ci. Czekaj, bo to ta lampka to ona... Tak trochę nie świeci. No to jest ta lampka testowa sobie. Nie. Ty, ale weź mi za też jakoś do testów, jak będziesz już tam miał taką możliwość, bo ja już zgubiłem dwie latarki ostatnio. Ty kombinezon dostaniesz. Tak? No to kurde, yeah! Dobra. To są skrzynki elektryczne? Wiesz co, no tak. Chociaż powiem ci tak, nie pasuje mi tutaj coś, bo jak ja sobie przypominam, to tutaj miało być pomieszczenie mieszkalne, a jakoś tak nie bardzo to widzę, chociaż obiekt mógł nie zostać ukończony. Zresztą on jest rok 38-39. Tu jest geocache. Pozdrawiam wszystkich geocache'owców. Uważaj, bo na woreczku tam jest pudełeczko. Możesz wyciągnąć, bo no już wyciągnąłem. To nie mina. Wiem. No, geocache mam. Kurczę, ta lampka jest w ogóle migająca, trzeba uważać. Jaka? Migająca. To znaczy, że ona ma przeplot i to widać. Ta częstotliwość światła jest na 60 Hz, takie i tak. Także niestety dzisiaj, bo ja się troszkę nie przygotowałem tak za bardzo. Drzwi. Sprawdzam, czy czyste. I ktoś już jest, no, są zdemontowane. Ale uważaj tutaj, ale z napisem. O kurde. Napis się zachował. Oczywiście jakiś kolekcjoner oczywiście musiał zdemontować zamknięcia, bo po co zostawić. Może jeszcze ktoś by to jeszcze wykorzystał. No to jest to, co mówiłem. Natomiast tak, no co, w górę czy w dół? To chodźmy na górę najpierw. To idziemy na górę.
Lody ładne, bez poręczy tylko. Nie widać, żeby miały być montowane poręcze. Dobra. Jest kawałek wejścia. O, są jeszcze jedne drzwi. Ale fajne. No, pozostało się napisu, ale... Up... Ste... Coś tam. Coś tam raum. Kurczę. Pewnie... O kurde. No nie wiedziałem, że tu... Ale piękne drzwi. No to... A, tu mamy kopułę. Wieżę. Wieżę w sensie. No i tu były te kugelblady zamykające. Siatki. Te... Kurde, i tam są jeszcze... Czekaj, sprawdzam, że... Tam są jeszcze te zabezpieczenia takie z boku. Nie, to jest... Elementy, do których były przymocowane kugelblady, które tutaj zamykały te otwory strzelnicy. No już mówisz od zewnątrz. Nie, od wewnątrz. Aha. Od środka, no co ty? To jest takie kuliste zamknięcie. Bo jeszcze pozostałości tutaj wyściółki są tutaj na zamocowania. Takie strzępy tylko zostały. A wejście gdzie było? Jest tu jeden z tych otworów. Nie, jeden z tych otworów to było wejście. Czemu jeden? Bo jedna była drabinka. A to do czego było? Wentylacja, wyciągi gazów prochowych. Ach. Słuchaj, jak się strzela, niezależnie z czego, to tak powstają gazy prochowe. Te gazy prochowe nie są obojętne dla organizmu ludzkiego. Wierz mi, znam przygodę, znaczy miałem przygodę, kiedy po kilku oddanych strzałach, jak wyszliśmy z wozu, to światło mi zaczęło się ściemniać. Przygasło? No, a to tylko było 5 strzałów z armaty czołgowej. Powiedz mi, to tu były belki, rozumiem, tak? Wiesz co, i powiem ci tak, dlaczego my nie widzimy mocowań? Dlatego, że ten obiekt nie został kończony. 38-39 i tutaj brakuje nam tego półpięterka, na którym byłyby te części zapasowe, znaczy powiedzmy części zapasowe, ale ta druga załoga, która miała zmienić tą ekipę, która była u góry. Czyli pogotowie bojowe. Tak. Po tak. części. Tak. Ale drzwi są piękne. O, tylko że już nie działają. Kurde, najpiękniejsze drzwi. No, powiedz. No, ja nie widziałem nigdzie indziej. Nie widziałeś? Nie. No. Czyli tak, jedne drzwi, drugie. I też już też tutaj je próbowałbym montować oczywiście. Ja mam nadzieję, że to jest tylko złudzenie optyczne. To, o czym mówisz. I co masz? O kurde, ojej. Ty, to tam jest w ogóle głęboko. No bo to jest przejdzie na dolną kondygnację. Ale tam tu... jest, myślę, z 15 metrów. No czekaj. To jest bardzo daleka dziura w sensie. No zaraz tam zejdziemy. Byliśmy tam. Wiesz co, mam propozycję wejść te opisy tych pomieszczeń. Bo ja bym powiedział, że tu były izby odpoczynku i tak to mi wszystko wskazywało. Gdzieś jedna toaleta. Natomiast obiekt nie został ukończony, tak, i brakuje nam tutaj tych zasadniczych elementów, które pozwoliłyby na rozeznanie się. Chociaż wiem, że w tym obiekcie miała być toaleta i tylko jakoś nie mogę jej tu przypisać do tych pomieszczeń. Nie wiem, może jeszcze niżej. Jezu, co to było? Kichnąłem. To mi się złożyło. A, czyli to jest ciąg dalszy? Tak. Jest. A zobacz, jakie tu od razu widać, jakie grubości są stropy. No. Masz przekrój przez strop. Parę żeby metrów. Nie było, tak? 1,5 metra. Parę coś koło tego. No, tutaj chyba B, nie? Kategoria B. Tak, uważaj. Teraz uważaj, bądź ostrożny. Nie, tu za chwilę. Czyli bo jak nie. Tam 15 metrów zrobiło to na tobie wrażenie, to... Dobra, już wiem. To tutaj zrobi jeszcze większe, a tu były toalety. Tu, dobrze, to jest... O, i to widać. I tu uważaj. O kurde. O kurde. Teraz już wiesz, dlaczego ten obiekt mówiłem, że jest niebezpieczny. Jest mega niebezpieczny. No. Ale Przemek, chodź tutaj. Chodź, bo tu mamy wreszcie te drzwi, o których myśmy tyle razy rozmawiali. Właśnie, tak. Temat, który już został... Zobacz, jeżeli ktoś mówi, że drzwi są dwudzielne, dlatego, żeby łatwiej było je otworzyć w momencie, jak będzie awarii, no to proszę tutaj, tu trzeba popatrzeć.
Po zamknięciu dolnych drzwi, po pierwsze, nie da się górnej części zamknąć bez zamknięcia dolnej. Najpierw trzeba zamknąć dolną. Tu jest ten element, który po prostu na to nie pozwoli. Natomiast w momencie, w którym doszłoby do zablokowania górnej części, no to ten występ nie pozwoli na otwarcie dolnej. No i to jest prosta sprawa, więc dopisywanie teorii, albo to jest niewiedza, albo po prostu no, wymyślona teoria na szybko. I to jest z tą sytuacją bym powiedział, czy jedną z tych dwóch, co byśmy mieli do czynienia. Jeszcze nawet trochę ruszymy. Nie, czekaj. A górnych nie ruszymy. 38, zobacz. Tak. HT-38. A, no i to widzisz? Patrz, to jest kolejna rzecz. To fajnie, że to przyszło, bo to jest kolejna rzecz. Większość elementów metalowych, te, które są w Panzeratlasie, mają cechy, mają swoje numery. Zobacz, to jest 660. Czekaj, albo 66L. No. HT-38. Patrz, tutaj pozostałości wizjera jeszcze są. I to są tam te szybki kuloodporne. No to tu chyba nie zrobiły się do końca kuloodporne. Oj, tak, w którymś momencie to też pęka, poza tym miarą upływu czasu. Ale tak patrzę, to Mosiądz nawet był tutaj w wielu momentach, bo tutaj mosiężne wkładki są, takie tulejki. No, że jeszcze ktoś nie zdemontował? No przestań takie rzeczy gadać. No mam nadzieję, że nie zdemontuję. No. No, także kwestie drzwi tutaj mamy. Czekaj, czy sobie przejdę, bo powiem ci, nie czuję się tutaj jakoś... A, no tu koniec, dobra. Bo tam była toaleta, się. Toalety. Kibliki. Takie małe. No, ty, ale żeby się załatwić, to nie potrzebujesz dużo miejsca, prawda? Tylko ja bym się obawiał, że echo mogłoby tutaj pokaleczyć. Jak tak wiesz, plum. No dobra. Natomiast powiem tak, ja mimo tych wielu lat zajmowania się tymi obiektami, to powiem, że co do tego szybu, tego obiektu, to ja słyszałem historię, że tutaj miała być klatka schodowa drewniana i że ktoś zrzucił tutaj drzwi i to się wszystko zawaliło i w ogóle. A szczerze mówiąc, to powiem tak, mając na uwadze, że te drzwi... Są punkty. Tak, że wszystkie drzwi w tym obiekcie w zasadzie są, czy większość, no to by trochę ta teoria już się nie składa. No powiem ci, robi to duże wrażenie. Zrobiłem ci niespodziewajkę? Zrobiłeś mi niespodziewajkę, bardzo duże wrażenie. Czuję tak tutaj, wiesz, w brzuchu. I to nie są motylki. Ten szyb tak cię do ciebie działa? No. Dziwne, bo ja też gdzieś tam... I co więcej... Ale poczekaj, to wygląda jak syp trochę. A nie, dobrze, to cień był, przepraszam. Tak zacieniowałeś i... Nie, słuchaj, powiem ci, nie byliśmy pod tym obiektem, może jeszcze kiedyś, w którym się z następnych odcinków to tu wpadł wyjdzie. Ten chłopak? Nie, to nie, no tak. Wyprzedzasz, nie, to tydzień temu. Tydzień temu, już wiecie, o czym mówię w tej chwili, to nie tu wpadł ten chłopak. To tydzień temu wpadł w innym miejscu. Brak schodów. 3, 2, 6. Brak schodów, to akurat się zgadza. O kurde. No taki gruby jest obiekt. No ale mówię tu... Nie wiem, czy jak już my byliśmy, jak ktoś ogląda ten odcinek, to może zastosujmy się do... Tu nie wchodź. Tu nie wchodź. Nie, bo to nie ma sensu, naprawdę. Obiekt nieduży, ale on wygląda bardziej na taki, nie nawet detaszowany, chociaż w pewnym sensie jest. Ale on jest wycofany. Czekaj, wyjdziemy na zewnątrz, to wrócimy do tematu. Czekaj, to ja spróbuję w takim razie nagrać tu kawałek samego wychodzenia, bo to wygląda tak. Opa. Tu trzeba na kolanach dojść do miejsca. Uważaj, głowa, plecy, nogi, Tomek. Rubactwa. O, wpadał, zobaczcie. Dobra, wyłączę tylko lampkę i lecimy do góry. Fajne wrażenie robi. No i poranną zaprawę już mamy, tak. Taki rozruch fizyczny. W sensie jogging. Pam, param. Dobra. Jesteśmy na górce. Już? Jesteśmy. Co już? Wszedłeś? No, właśnie wychodzę. Dobra, prawie. Całkiem. Opa.
Nie róbcie tego w domu. Nie wchodźcie, bo to może być niefajne. Niebezpieczne. Tak przyznać trzeba, że obiekt okej. Naprawdę fajny. Detaszowany, niedetaszowany, bo... Ale wiesz co, bo to nie o taki detaszing mi chodzi typowy, wysunięte, natomiast jako stanowisko, tak w pewnym sensie 724 tam, w tamtą stronę. To tam byliśmy tydzień temu. Dalej byliśmy. Dalej. No. 727 tam. Gdzie? Tam, w tym krzach, w tym lesku, lasku. Lasku. Dobra. Tam nie byliśmy. Nie. Będziemy kiedyś? Raczej nie. Nie przewiduję. Dlaczego? No bo nie ma po co. Pozostałości. System wentylacyjny. Tylko jedno. Tak, to znaczy chyba jeszcze druga gdzieś tam z drugiej strony była. No jest strasznie zarośnięty krzaczorkami. Tu krzaczory rzeczywiście takie. Niewielki. Dobra. Ale wariat. To czy wiesz co, jak podejdziemy tutaj do przodu. O, to już stąd widać, zobacz. Naszym jaki wgląd. I zobacz, tam ten domek. Wieża. Nie wiem, czy to wieża jest dalej. Bliżej, tutaj widać dach domu. Dach domu. Około kilometra, tak, czyli w zasięgu. Znaczy, ja bym powiedział, że to tak będzie na skraju tak możliwości tych karabinów maszynowych, ale to jest kilometr, może kilometr 200, czyli tak właśnie tak jak karabin maszynowy. To przy ale wgląd, lunecie? ale wgląd był w drogę i teraz nawet jeżeli nie może strzelić z karabinu, zresztą przypomina, że to jeszcze miały być inne środki, elementy i to też do tego tematu dojdziemy, niedaleko stąd, zęby to przynajmniej smoka? Widzisz armaty. Ale zęby smoka też były. A to zęby smoka są dalej. Bliżej. Tu jak nie te pierwsze krzaki, bo to jest droga, tylko te następne krzaki to są zęby smoka. Mhm. Także... Ale poczekaj, bo ja jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, nie chciałem ci przerywać, bo podobno ci dużo przerywam. To się zgadza. No to tak jest po prostu. Ale w momencie, kiedy ktoś siedział w tym bunkrze i miał dobrą lornetkę, to mógł na przykład sąsiadkę tam podglądać. Tu z kilometra. Sąsiada. A dlaczego nie sąsiadkę? No bo to żołnierze byli. Teraz w wojsku to do teraz... wojska kobiety przychodzą. Poczekaj. Żołnierz siedział tu. Tak. Wiocha jest tam. Czyli w związku z tym, dlaczego żołnierz miał sąsiada? Masz. Kurczę. No dobra, taką jak logikę. Chciał, mógł sąsiada, ale ja to bym poszedł w kierunku bardziej, że sąsiadkę. Możemy zmienić temat. Znaczy nie wiem, która no strona ci się nie podoba. Właściwie nie wiem, nie wiem, no o co dobra. Ci chodzi. Jak o co? Podglądanie. A po, wiesz co, no żołnierz na froncie. Taki szpieg z krainy deszczowców. No zawsze teorie spiskowe. Zobacz, piękne kwiaty, te sprawy. Aha, czyli dobra, bo tam nie będziemy deptać. Nie. Piękne widoki. To nie chodziło o widoki, chodziło po prostu o pokazanie, że te obiekty były tak ustawione w terenie, przy niewielu obiektach to widać, że po prostu dawały wgląd w teren. I wyobraź sobie, że ten obiekt zostaje zamaskowany i ten klient, który tutaj siedzi z tą lunetą, bo rzeczywiście to jak najbardziej możliwe, i sobie spogląda w teren, to widzi, jeżeli ktoś tam nawet przyjeżdża, to przyjeżdża sąsiadka. Równolegle. Mówimy o przeciwniku. Sąsiadka ma minimalne jak do sąsiadki znaczenie. Jechał ktoś wieczorem, też mi to no okay. Niedobre, żartuję, Przemek, oczywiście. Bo zemdleję, kiedyś ci wywiesz, bo nie... O nie! O nie, nie! Dobra, wróć. To po prostu mieli możliwość obserwacji. Tak było w większości obiektów, bo wszystkie te laski, które tam są... Lasy, które tam są... Te lasy, które ja tam... Ja nie powiedziałem. Te lasy, które tam są... O, ich nie było. Nie było. Nie było. Tego też nie. I te obiekty... To się samo zasiało, albo je ktoś zasiał? Nie no, ktoś tam. Leśnicy. Leśnicy. No. No dobrze. I to by było ode mnie na tyle. Masz jakieś jeszcze pytania? Jak długą trzeba mieć lornetkę, żeby tą sąsiadkę zobaczyć? To nie jest... Znowu mylisz tematy. To nie jest kwestia długości. No nie w sensie... Kochani, wystarczy na dzisiaj, bo jest dla nas bardzo wcześnie rano, w związku z tym nasze mózgi może dziwnie pracują. Chyba... No właśnie chciałem być, albo mój, kazał mi wstać po 6, przyjechać szybko. I tak się spóźniłaś. I to by było dzisiaj na tyle. Wiesz, że jesteś jeden, mam cię na liście osób, które jak będę chciał umrzeć, to wyślę po śmierć. Będę żył długo i szczęśliwie. Załatwione.
Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o mediach społecznościowych i do zobaczenia za tydzień. I też będzie niepoważnie, bo... Nie, no, bo będzie tak półpoważnie. Ja wolę wersję półpoważnie. No bo ty zawsze tam sztywny taki jesteś. My nadal mówimy... Ale od czego masz... Do usłyszenia, pa, pa. Cześć.